Historia. Tradycja. Nowoczesność. Perły czarnej nity. Oj Dana Dana, płyta wydana. Nagranie i wydanie płyt przez zespoły ludowe z gminy Sitkówka-Nowiny. To tytuł projektu, na jaki gmina Sitkówka-Nowiny za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy otrzymała unijne dofinansowanie w kwocie 14 513 zł i 94 groszy. Całkowita wartość zadania opiewała na kwotę 25 149 zł i 97 groszy. Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny funkcjonują trzy koła gospodyń wiejskich oraz chór Nowina. Wszystkie cztery grupy starają się aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym gminy. Mając na uwadze dobro kultury oraz bogatą tradycję ludową związaną z gminą Sitkówka-Nowiny, przedstawianą i przekazywaną młodszym pokoleniom przez swoiste centra kultury, jakimi niewątpliwie są koła gospodyń wiejskich oraz chór, wręcz konieczne wydało się uwiecznienie ich dorobku kulturalnego i zaprezentowanie go jak największej liczbie słuchaczy. Pomysł rodził się już kilka lat temu z uwagi na to, że w naszej gminie Sitkówka-Nowiny istnieją zespoły. Mamy, powiem tak alfabetycznie, zespół Bolechowiczanie, zespół obrzędowo-śpiewaczy Kowalanki, zespół śpiewaczy Szewczanki, jest chór Nowina, gminno-szkolna orkiestra młodzieżowa Denta i kapela Andrusy, która między innymi reprezentuje naszą gminę. Od kilku lat chór Nowina i zespół obrzędowy śpiewaczy Kowalanki, łącznie z Andrusami, pozostałe zespoły śpiewacze, wyjeżdżamy między innymi na występy do Buzka Zdroju, do uzdrowisk. Piew świętokrzyski, który jest realizowany podczas występów, bardzo dobrze jest odbierany przez tamtych słuchaczy. Ciągle proszą, a nie macie Państwo płyty, no chcielibyśmy, prawda, a my, no niestety, no nie mamy. Mając płytę, prawda, gdzie chętnie uzyskaliby, prawda, mogliby wysłuchać tego naszego pięknego śpiewania. Powiem więcej, jeżeli zespoły chcą występować w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, festiwalach, też jest w regulaminie przekazać swoją płytę. W związku z czym przychylność pana wójta, przychylność całej Rady Gminy przyczyniła się do tego, że pozyskane były środki finansowe właśnie z budżetu gminy. I pan Piotr Buras, pracownik Urzędu Gminy, za moją namową, prawda, napisał projekt do lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy i z realizacją projektu, prawda? Oj Dana Dana, płyta będzie wydana. Płyta wydana za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy będzie promować dorobek kulturalny zespołów w rozgłośniach radiowych, a także podczas festynów i konkursów wokalnych. Płyty trafią nie tylko do mieszkańców województwa, ale z całą pewnością również do ludzi z całej Polski. Dzięki tej płycie teraz będzie można Was słuchać i innych zespołów z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, nie tylko na koncertach i występach, ale również w domu. Tak, tak również. A my będziemy z tego dumni, że jeżeli jedziemy na jakiś występ i komuś się podoba nasz występ i pyta, czy mamy płytę, to z całą przyjemnością taką płytę sprezentujemy dla osoby zainteresowanej. To będzie jeszcze dodatkowym takim podkreśleniem naszej wartości. Zespoły nagrywały utwory w profesjonalnym studio nagraniowym w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Dzięki wydaniu płyty cały dorobek kulturalny zespołów zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń. Płyta wydana za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy ukaże się w nakładzie 3400 egzemplarzy.